Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Galokuero z tej strony w kolejnym odcinku Mage Seeker. Ostatnio mieliśmy okazję zdobyć troszeczkę tutaj naszych zasobów, 3700 aż, więc teraz możemy tutaj ulepszyć sobie wszystkie dostępne czary. W zasadzie nie ulepszyć, a po prostu wykupić, nauczyć się. Pięknie. No i mamy osiągnięcie Spellcrafting, czyli wszystkie wyuczone zaklęcia dostępne w tejże grze, których jest swoją drogą więcej niż w Hogwarts Legacy, więc... Dobra, zostaje nam po raz kolejny wielkie miasto Demacja. Mamy włamać się do więzienia Hezbeta i uwolnić wszystkich znalezionych w środku magów. W więzieniu może być Beniro, mąż Gideona i sam Hezbet. Dobra, tutaj możemy kogoś wysyłać z tego co widzę. Tylko pytanie brzmi, kogo tu musimy wziąć. No, weźmiemy klasyczny zestawik. Tylko w sumie wyślemy tutaj 15. Dlaczego ona nie może? O, może. Ale w sumie 15. Nie, to tego wyślemy. Okej. I teraz weźmiemy ze sobą jego na pewno. I weźmiemy... W zasadzie... Kogo by tu wziąć? Dobra, nie wiem, weźmiemy ją. Tak po prostu, bez przyczyny. Czyli teraz musimy tego pajaca Hezbeta uwalić. Ruiny Tarbizji. Garen? Co ty tu robisz? Przychodzę cię ostrzec. Łowcy magów wiedzą, gdzie jesteś. Nadchodzi Wisteria, więc będziemy na nią gotowi. Nie lekceważ jej. Ona chce ukarać kogoś dla przykładu, skoro Sylas udaremnił jej egzekucję. Proszę, Lux, wróć ze mną do domu. Odeślij tych ludzi, zanim będzie za późno. A dokąd mam ich odesłać? Z powrotem do Demacji, by ich zabito? To nie jest twoje zmartwienie. Zdecydowałem, że jest. I ty też byś tak zrobił, gdybyś naprawdę był obrońcą słabych. Wiem, że cię zawiodłem. Wierz mi, że gdybym mógł cokolwiek zmienić. Posłuchaj, my jesteśmy w niebezpieczeństwie, a ty nie. Jeśli nie chcesz nam pomóc, wracaj do swojego króla. Dobrze. Tymczasem, kiedy Lux będzie bronić się przed Wisterią, my będziemy atakować Hezbeta. Po raz kolejny w wielkim mieście Demacja. Uwolnij więźniów Hezbeta. Przyznam, że niemal wolę kanały od tej wspinaczki. Można się spocić, ale tu jest ustronnie. W takim miejscu tajemnica będzie bezpieczna. Swoją drogą, rebelianci doceniają zmianę strategii. Wiedzą, że próbujesz utrzymać nas przy życiu. Minie sporo czasu, zanim zdobędę zaufanie, jakim obdarzali Leilani. Zdobędziesz je, ratując Benira i resztę. Dobra, tam mamy zablokowane przejście. To jest bardzo, bardzo wysoko. Bardzo dobrze. To pewnie trzeba otworzyć, tak się jakoś dziwnie świeci, chociaż może i nie. Thorn, znakomicie służyłeś bladej kobiecie i naszej rodzinie. Mam dla ciebie ostatnie zadanie. Zanim odejdziesz z tego tak zwanego wielkiego miasta, pomożesz złowie szczomostrzu w nieczytelne. Choć szanse, że jej się uda, o przetrwaniu nie wspominając, są nikłe.
Szczęście już raz się do niej uśmiechnęło. Ona absolutnie nie może wrócić do Noxusu. Ty wrócisz zamiast niej. Z magiczką światła zrób co chcesz. Wypełniła swoje zadanie. Podpis jest niewidoczny, ale na przypalonej krawędzi z strony widnieje pieczątka w kształcie róży. Wprawione oko gracza Lola na pewno pokojarzyło, o kogo może chodzić. Ja niestety nie wiem. Świetnie. Dobra, to ja se mogę tak tutaj atakować. Regenerujemy się troszeczkę. No ja pierniczę naprawdę. No i super. Serio, przeżyła? No! Irytujący przeciwnik bardzo. Dobra, możemy iść, nie możemy iść do góry, ale możemy iść tutaj w lewo. Czyżbyśmy źle skręcili? Sam nie wiem, wybrałeś dość skomplikowaną drogę. Przynajmniej plan wypalił. Okej. O, co to jest? Queen? Drewno skrzydły przytwodziób.
Będziesz atakować, czy co będziesz robić? Bez jeźdźca też da radę? To jest, czemu nie mogę atakować? Chyba wolę srebrne skrzydły, gdy są pisklętami. Już tutaj lecimy na dół, z tego co widzę. A więc to jest demacja łowców magów. Mam nadzieję, że ludzie dostrzegą ich zło. Nie wiem, co to za bardzo było teraz. Bardzo dziwny i niepokojący dźwięk. Ale na całe szczęście się odbugował, więc możemy lecieć spokojnie dalej. Jakieś notatki. Do wysokiego marszałka Tiany, obrończyni korony, albo któregokolwiek z jej adiutantów zajmujących mi się takimi sprawami. Z wielkim żalem składam rezygnację ze stanowiska wysłannika dyplomatycznego Królestwa Demacji ze skutkiem natychmiastowym. Poinformuję o mojej decyzji zwierzchników w Rienlandzie, aby mogli znaleźć następcę, jeśli uznają to za stosowne. Król Jarvan był szczerym i honorowym człowiekiem. Jego śmierć jest prawdziwą tragedią, ale sumienie nie pozwala mi milczeć, gdy zakon łowców magów obraca się przeciwko własnym obywatelom. Prawa kamienia zawsze były częścią życia demacji, ale łowcy magów posunęli się za daleko i żaden rozsądny człowiek nie może przyglądać się temu biernie. Z poważaniem, ambasador zarządca Barry Khan. Koniec spinaczki, ręce mi odpadają, że już chyba się nie da. Może w drodze powrotnej dosiądziemy srebrnoskrzydłego i wlecimy na jego grzbiecie. Śmiało, jak wolisz, ja pójdę schodami. Pogadali se. Raczej nie dosięgnę z tego miejsca. Bardzo dobrze. Lecimy dalej. Pozamiatane. Gdzie teraz? Tutaj. Jeszcze wyżej. Uuu.
Zinfiltruj siedzibę łowców magów. Każdą moją wizytą laboratorium wygląda coraz bardziej złowieszczo. Koszmarne miejsce. Jeśli Hezbyt skrzywdził mojego męża, zabiję Hezbyta własnymi rękoma. Znajdziemy Veniragidaun. Bez obaw. Jacyś tacy bardzo silni są, nie wiem czemu. Nie za dużo mu robię w ogóle. Zbieranie skrzynek chyba nie bardzo nam się już opłaca. Bo mamy i tak cały obóz na maksimum ulepszony. Tak jakby tutaj w ogóle było. Mamy kolejnego followera. Mamy kluczyk. Chyba tutaj dużo. Dobra, jest kolejny klucz. Veniro, żyjesz. Boże, czy oni w ogóle cię tu karmili? Czy oni cię w ogóle tu karmili? Mało co. Chcą, abyśmy do eksperymentów byli wychodzeni. Przyrzekam, że już po wszystkim. Gideon, zabierz go w bezpieczne miejsce. Ja idę szukać innych więźniów. Okej, mamy kolejnego followera. Oddajcie mi ptaka. Dobra, tu nie wskoczysz, nie? Nie da rady. Jak to tak dalej pójdzie, to zaraz zginę. Oja.
Dobra. Aha. Można i tak. Nie, dobra. O, jest zwierzątko. I mamy osiągnięcie, czyli to znaczy, że zdobyliśmy wszystkie. Fantastycznie. Dobra. Już wykorzystałem w ogóle dwie fiolki z tym? Niemożliwe. O! Jest kolejny follower. Możemy iść też do przodu, ale spróbujmy choć iść tutaj w tym kierunku. I superowo. Hezbet jest blisko, poznaję jego pracę. Dobra, bierzemy się za tego łajdaka. Jesteś otoczony. Ty las. Ach, Hezbet. Miałem nadzieję na kolejną szansę, by cię zabić. Już za arogancja. Masz może jakieś inne ostatnie słowo? Wszystko, co miałem do powiedzenia, wyszeptałem grobom poległych. Zakilana i wszystkich innych, których skrzywdziłeś, nie spocznę, dopóki nie umrzesz za swoje zbrodnie. Wszystko, co robiłem, robiłem w służbie koronie. Królestwa nie obchodzi, co jest słuszne, ale mnie owszem. Uwaga wszyscy, zabić go! Coś jeszcze? Chyba raczej nie.
Dobra. Inaczej tego nie załatwimy. Wszyscy? No nie, jeszcze ten tepik tutaj został. I ten. Jest i hezbet. Posłuchaj, Sylasie, jestem po twojej stronie. Ja zawsze wierzyłem, że magowie są lepsi. Magowie powinni rządzić Demacją. Oszczędź mnie, ja zrobię wszystko, aby pomóc ci przejąć władzę. Nie chcę władzy. Chcę, aby magowie mogli żyć bez strachu. A twoja śmierć będzie dla nich wolnością. I kolejne osiągnięcie. Pięknie. Nasza magiczka natury ma maksimum. Nasz mag lodu ma maksimum. Magiczka ognia również ma maksimum. Fantastycznie. Hezbet nie żyje. Położyliśmy kres eksperymentom łowców magów. Pomożemy tym, którzy uciekli z jego laboratoriów, stanąć ponownie na nogi. A jeśli ktokolwiek chciałby przyłączyć się do walki, przyjmiemy was z radością. Z waszą pomocą zbudujemy sprawiedliwszą Demację, w której magowie już nigdy nie będą więźniami. Kto to? Lux, co ty tu robisz? Przyszłam się z tobą zobaczyć. Słyszałam o waszej przywódczyni, Leilani. Na pewno słyszałeś, że to była moja wina. Tego akurat nie słyszałam, ale słyszałam, że kiedy wasi ludzie potrzebowali przywódcy, stanąłeś na wysokości zadania. Słyszałam też, że wasze powstanie otrzymało błogosławieństwo zamaskowanej pani i że oszczędziłeś życie mojego brata w mieście, gdy mogłeś go zabić. Wierz mi, jeśli on jeszcze raz spróbuje mnie zabić, to dokończę robotę. Dlaczego tu przyszłaś, Lux? Chyba nie po to, by mnie komplementować albo składać mi kondolencje. Przychodzę z gałązką oliwną jako jeden przywódca magów do drugiego. Nie wybaczyłam ci, wciąż ci nie ufam, ale magowie, których ochroniam, potrzebują twojej pomocy. Histeria ruszyła na Terwizję. Zamierza zgładzić każdego, kogo znajdzie. Garen przyszedł mnie ostrzec, ale potem odszedł zamiast się do nas przyłączyć. Pan Borczysty zawsze był pomocny. Nie dołączę do waszego powstania, ale chcę bronić Terbizji u waszego boku, jeśli mi pomożecie. Tak, tak, a jeśli kiedyś zetrzemy się w bitwie, unicestwisz mnie tysiącem świetlnych promieni. Mogę się zgodzić na te warunki. Z radością będę razem z tobą bronić twoich ludzi. Chcesz spotkać się z moją drużyną? Wszystko jasne. Mamy przygotować się do następnej misji. Pewnie będzie to możliwe ostatnia dostępna. Tym zajmiemy się jednak w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska w kolejnym odcinku Mage Seekera.